Pani Agnieszka Sikorska, szefowa Śląskiej Organizacji Turystycznej. Pani Agnieszko, jak udało się ściągnąć tak ważną imprezę ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki właśnie do Cieszyna? No co roku jest to impreza, która odbywa się w innym regionie, w innym miejscu. Ja się bardzo cieszę, że po raz pierwszy, odkąd w ogóle chyba istnieje coś takiego jak system zarządzania polską turystyką, czyli Polska Organizacja Turystyczna, regionalne organizacje turystyczne, to święto odbywa się u nas w regionie. A szczególnie się cieszę, że w Cieszynie, bo myślę, że to jest bardzo piękne miasto, znane chyba tylko najczęściej z tego, że jest tak zwanym podwójnym miastem, tak? Że jest Cieszyn polski i czeski Cieszyn. Myślę, że ten polski w szczególności jest wart uwagi, to tu się znajdują przecież najstarsze, jedne z najstarszych zabytków na tych ziemiach, więc bardzo się cieszę, że goście z całej Polski mają okazję odwiedzenia naszego regionu, w szczególności no, tego już najdalej chyba w sumie wysuniętego zakątka naszego regionu. Wspomniała Pani o podzielonym mieście. Możemy, no właściwie dzisiaj powinniśmy w odniesieniu do konferencji mówić nie tyle o walorze turystycznym, co o produkcie. To również mógłby się stać produkt. No dzisiaj mówimy nawet o marce. Dzisiaj mówimy o marce, która musi być wsparta produktem. Myślę, że Cieszyn taką markę ma, bo chyba też jest jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych miast właśnie dzięki temu, że znajduje się po dwóch stronach granicy, że dzieli, a w zasadzie łączy go rzeka Olza. Nie wszyscy z kolei wiedzą, że stąd pochodziło, czy w dalszym ciągu jest tu produkowane Prince Polo, które bardzo wszyscy lubimy. Więc dzisiaj mówimy tutaj o marce turystycznej, która jest obudowana, czy w zasadzie którego podbudowę stanowi produkt turystyczny, czyli konkretna już oferta dla turysty. A tą konkretną ofertą dla turysty są zarówno atrakcje, są zarówno obiekty historyczne, przyrodnicze, ale to jest również sposób spędzania wolnego czasu poprzez pewnego rodzaju aktywności, czy to wędrówki po górach, czy jazda na rowerze, ale również przeżycia, tak? Czyli coś, czego nie powtórzymy nigdy, nigdzie indziej i nigdzie więcej. Myślę, że Cieszyn ma właśnie takie walory, aby być takim niepowtarzalnym miejscem. I do Cieszyna co roku ściągają blogerzy podróżniczy, z którymi Śląska Organizacja Turystyczna ściśle współpracuje. Czy to również klucz do budowania tej marki? Sposób na dotarcie do i zainteresowanie regionem może być różny, tak? Oprócz tego, że wydajemy materiały promocyjne, one są dystrybuowane czy to w punktach informacji turystycznej, czy na targach turystycznych, czy prowadzimy własny portal informacji turystycznej, dostrzegamy, że również ta siła osób podróżników piszących o danych miejscach jest dzisiaj również ważnym źródłem informacji, z których internauci podpatrują, obserwują, chcą powtarzać, więc dlatego jest to kolejny kanał, nazwijmy to kolokwialnie brzydko, dotarcia do potencjalnych osób po to, żeby ich zainteresować. Do tych, które być może nigdy nie sięgną na oficjalne strony internetowe, czy to prowadzone przez miasto, czy przez organizację turystyczną. Natomiast dzięki tym ludziom docieramy do kolejnych turystów, obalamy pewne stereotypy, staramy się pokazać ten region czasem w mniej formalnej, w mniej oficjalnej strony. To nie pozostaje mi chyba nic innego, jak tylko powiedzieć do zobaczenia w sieci i do zobaczenia w Cieszynie, bo tych okazji pewnie będzie jeszcze wiele. Mam nadzieję, że niestety dziś pogoda nas nie rozpieściła i goście niestety nie zobaczą pięknych widoków gór, ale mam nadzieję, że atmosfera i tej imprezy i samego Cieszyna zachęci ich do powrotu. Góry widać na banerze za nami. To musi w tym momencie wystarczyć za całą panoramę. Wierzyć nam na słowo dziś, że to tak wygląda, a żeby zobaczyć, że na własne oczy niestety będą musieli pofatygować się jeszcze raz. Bardzo Pani dziękuję. Naszym gościem była Pani Agnieszka Sikorska, szefowa Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.